To jest Czas Biznesu, Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Przenosimy się teraz, no właśnie, gdzie my jesteśmy? W Malinie, to jest taka miejscowość na Dolnym Śląsku. Tutaj znajduje się Instytut pana Krzysztofa Marycza, który jest profesorem. I w tym roku otworzył instytut, gdzie tworzy m.in. terapię komórkami macierzystymi, czyli taka ogromna innowacja w leczeniu i w rehabilitacji koni. Paulina Puchała, witam Cię bardzo serdecznie. No, widzę konie w tle. Dlaczego konie? Konie to całe moje życie. To moja pasja, która u większości rodzi się w dzieciństwie. Tak naprawdę u mnie dosyć późno pojawiła się w moim życiu, bo dopiero jak miałam swoją pierwszą pracę w wieku lat 18, zrobiłam swoje pierwsze pieniądze, to tak naprawdę mogłam sobie pozwolić, żeby kupić pierwszy karnet na jazdę konną, pierwszy toczek. Tak się zaczęła moja przygoda. Od tamtej pory jestem nierozłączna. Mam swoje dwa konie obecnie i po kilku latach przebywania z końmi jazdy konnej moja pasja przerodziła się w moją pracę. No właśnie, zajmujesz się rehabilitacją koni, a dlaczego trzeba konie rehabilitować? Konie są, tak jak sportowcy, ludzie, również sportowcami. Więc jeśli widzimy gdziekolwiek duet, czy są to wyścigi, czy są to skoki, że jest jeździec i jest koń, to tak naprawdę obydwoje są sportowcami, obydwoje wykonują ciężką pracę. Więc jeśli człowiek, który uprawia sport, jest tak naprawdę potrzeba, aby tą rehabilitację miał, tak samo jest z koniem. Bo, no nie oszukujmy się, to koń robi tutaj większą robotę, bo to on niesie jeźdźca na grzbiecie, on skacze, on biegnie w gonitwie, więc tak naprawdę on tym bardziej powinien tą rehabilitację mieć, aby mógł pracować w komforcie. Bo to o to w tym wszystkim przede wszystkim chodzi, żeby konie nie czuły bólu w trakcie wykonywania tej pracy, żeby miały siłę wykonywać tę pracę i żeby tak naprawdę mogły osiągać sukcesy bez większych wyrzeczeń czy kontuzji. A jak wygląda taka rehabilitacja konia? Ja w ogóle jestem zwolenniczką przede wszystkim pracy na ciele poprzez masaż. Ja sama kończyłam szkołę w Szwecji masażu w 2009 roku. I przede wszystkim tego uczę również moich studentów, ponieważ mam w Wrocławiu Szkołę Fizjoterapii Koni. Od 2014 roku prowadzę takie kursy dla fizjoterapeutów koni. Dla mnie bazą do pracy jest masaż, czyli taka bardzo forma manualna, tak? Gdzie każdy centymetr końskiego ciała jest poddawany masażowi. Pewnie kiedyś sam korzystałeś z masażu, więc wiesz, jak to wygląda. U koni wygląda to dokładnie tak samo, tylko koń stoi na czterech nogach, nie kładzie się, tak? I my tak naprawdę musimy dojechać do pacjenta, że rzadko kiedy jest gdzieś w Polsce takie miejsce, aby to konie przyjeżdżały i miały te usługi. My mamy taką pracę wyjazdową, więc my dojeżdżamy do pacjentów i tam na miejscu w każdej stajni, tam gdzie koń mieszka i żyje, jest poddawany właśnie zabiegom rehabilitacji, w tym masażu, bądź też różne formy fizykoterapii, chociażby magnetoterapia, która jest też teraz bardzo popularna również w Polsce. Sprowadzam sprzęt z Niemiec, takiej super firmy Activoment, która też na co dzień daje tym koniom gwarancję regeneracji, rehabilitacji, że można sobie też takie spa we własnej stajni już na chwilę obecną zrobić. A jak jest z takimi koni, które stoją na rynku i pracują zazwyczaj jako te, które ciągną wozy z ludźmi? Myślę tutaj o Morskim Oku, przecież dużo się teraz mówi o tym, że konie są tam traktowane w fatalnych warunkach. Zresztą pamiętam, jak rozmawiałem z Anią Wolf, która nas poznała i chyba była twoją studentką z tego, co... Pozdrawiam. Tak, to właśnie ona wspomniała mi o tym, że w Krakowie na przykład konie, które stoją na bardzo rozgrzanym asfalcie, cierpią i później mają rzeczywiście duże problemy ze stawami. Ja zazwyczaj, jak jestem w Krakowie, no to wykrzykuję do ludzi, przyznam się szczerze, jestem niegrzeczny wtedy, żeby po prostu nie wykorzystywali tych koni, ale zawsze właściciele przekonują mnie, że konie są szczęśliwe. Są szczęśliwe czy nie? Wiesz, to jest na pewno kwestia bardzo indywidualna, wpisać wszystkie konie do jednego worka, bo ruch dla konia jest jak najbardziej wskazany. Tylko ja też uważam, że to powinien być ruch przede wszystkim pod jakąś kontrolą weterynaryjną, bo to, że koń robi codziennie 5 km do Morskiego Oka, nie ma w tym nic złego. Tylko złe jest to, że tak naprawdę on ciągnie za dużo, czyli te wozy są przeładowane, zrobi zbyt wiele kursów tego samego dnia, bo tak naprawdę konie w naturze, mało kto sobie zdaje z tego sprawę, one potrafiły dziennie przemierzać nawet 40 km w poszukiwaniu jedzenia. Więc powiedzmy, taki spacer dla konia, który ciągnie wóz z minimalnym obciążeniem dla niego,
nie jest jakąś wielką tragedią. I ja też tutaj podchodzę do tego tak dwojako, jeśli chodzi o to morskie oko, bo uważam, że gdybyśmy wprowadzili konkretne ograniczenia, to tak naprawdę ten transport może tam zostać. Tylko faktem jest, że te konie po prostu pracują za dużo. Za dużo i za ciężko, bo samo ciągnięcie bryczki przez konia nie jest niczym złym, bo to jest ruch generalnie w stępie, tak, czyli w tym takim najwolniejszym chodzie, tylko kwestią jest właśnie dbanie o ten ciężar, tak, czyli powinny być wprowadzone konkretne limity, powinny być tak naprawdę przestrzegane, czyli jakieś kontrole, które sprawdzają, że nie jedzie 30 turystów w wozie, tylko na przykład jedzie 6 turystów w wozie, tak. Jeśli chodzi o Kraków, ja też mam takie trochę zboczenie zawodowe, że gdzie nie pojadę, to też na te konie spoglądam, bo ja już nie potrafię widzieć konia jako konia, tylko ja zawsze pod kątem napięć mięśniowych, jak on jest odżywiony. I powiem ci, że jak byłam w Zakopanem, wprawdzie nad Morskim Okiem nie byłam, ale oglądałam te konie, które po mieście jeździły bryczkami, byłam pozytywnie zaskoczona, bo wszystkie te konie wyglądały jak pączki w maśle. Czyli były dobrze odżywione, miały pięknie okute tak naprawdę kopyta, więc były bardzo zadbane, więc to było dla mnie takie pozytywne zaskoczenie. Więc jedyne, co można by było zrobić, aby poprawić dobrostan tych koni, to właśnie wprowadzić takie obostrzenia, które będą dbały o te maksymalne obciążenia dla nich. Ja też uważam, że jest to jakaś taka nasza wizytówka naszego kraju, tak? I nie powinniśmy iść w kierunku, aby to całkowicie likwidować, bo tak naprawdę, no to wychodząc z takiego założenia, to wszystkie konie cierpią, które są gdzieś użytkowane. Tylko znaleźć złoty środek i tak naprawdę częstsze kontrole, wprowadzić bardziej rygorystyczne limity i w tym momencie wiemy, że tym zwierzętom się nie dzieje krzywda i one tak naprawdę są od wieków użytkowane przez ludzi, więc ja sobie nie wyobrażam nagle, aby pozbyć się ich z naszego życia, bo to jest, jeśli chodzi o Polskę, też część naszego dużego dorobku i kultury. Tylko żeby to miało po prostu bardziej ręce i nogi, było bardziej humanitarne. Jaka relacja łączy człowieka z koniem? Niesamowita. Ja mam swoje dwa konie obecnie i powiem ci, że jestem zwolenniczką teorii, ja w ogóle wierzę w to, że to koń wybiera człowieka. I żaden koń nie trafia do właściciela przypadkowo. Mój pierwszy zwierzak w ogóle został kupiony przeze mnie przez telefon, bo to była stadnina takich moich znajomych. Ja wtedy mieszkałam w Norwegii i tak naprawdę kupiłam mojego pierwszego konia Amiga lat temu 16 przez telefon. Jak już przyjechałam do Polski go zabrać do Norwegii, to już był kupiony, więc kupiłam trochę kota w worku, ale jest to największy przyjaciel mojego życia, który jest zawsze dla mnie, kiedy jest tak naprawdę potrzebny. Drugi koń też nie był przypadkiem, bo był to koń, który teoretycznie miał gdzieś iść na rzeź, bo był już niepotrzebny, bo był młody, ale chory i właściciel chciał się go pozbyć, po prostu nie miał warunków do jego utrzymania, więc w sumie przez przypadek kupiłam tego drugiego konia, natomiast ja już dziś wiem, że to on mnie wybrał. I on zrobił dla mnie bardzo wiele, więc jeśli człowiek podchodzi do konia jako do istoty, a nie do przedmiotu, to tak naprawdę te więzi są tak niesamowite jak kontakty z innymi ludźmi, tak? Jeśli ktoś nie patrzy na konia przez pryzmat tego, że jest sierściuchem, że ma cztery nogi i że nie potrafi mówić, to relacje z końmi potrafią być nawet głębsze niż z niektórymi ludźmi. I ktoś, kto raz dotknie tego tematu, czyli wsiądzie na konia, poczuje tą relację, to są to ludzie, którzy już do końca życia zostają w klimatach jeździeckich i tego po prostu nie da się zapomnieć, tak? To całkowicie odmienia życie wielu osób. Ja też na przykład widzę, jak odmienia się życie moich studentów, którzy co roku przychodzą po to, żeby się nauczyć fizjoterapii, a pod koniec kursu mówią, kurczę, ja tu przyszedłem po co innego, a dostałem o wiele, wiele więcej. Bo sam fakt niesienia pomocy tym zwierzęciom powoduje, że one się bardzo odwdzięczają. I to nawet nie musi być nasz koń. Tak? Ja to widzę po pacjentach, gdzie przez wiele, wiele lat jeździłam po całej Polsce i tych pacjentów miałam multum, to każdy z tych koni coś dawał od siebie. Tak? Człowiek jest w stanie poprzez pryzmat tych zwierząt dotrzeć do swojego prawdziwego wnętrza, tak? Poznać prawdę o sobie, bo konie nie znają kompromisów. Konie są prawdziwe, konia się nie da oszukać. Tak? I są nawet takie programy tworzone przez coachów, gdzie trenuje się ludzi, znaczy w cudzysłowie trenuje się ludzi, tak? W biznesie, czy jakiś tam rozwój osobisty człowieka poprzez kontakt z zwierzęciem, z koniem, ponieważ koń jest zawsze prawdziwy i to, co my pokazujemy przy koniu, on zawsze widzi prawdę, my nie jesteśmy w stanie go okłamać. Dlatego te zwierzęta są tak niesamowite, bo wymagają od nas tego, abyśmy zawsze byli prawdziwi.
zanim zaczęliśmy nagranie, gdy do boksu został przyprowadzony koń, to strasznie się denerwował i powiedziałaś mi, że spokojnie, zaraz przyprowadzimy drugiego konia i on się uspokoi. I rzeczywiście, cisza. Dlaczego? Konie są to zwierzęta stadne. Także dla konia zostanie samemu to jest ogromny dramat i ogromny stres. Dlatego też unika się takich sytuacji i absolutnie żaden koń nie może stać w stajni sam. Tutaj wystarczyła chwila, aby ten koń się zestresował. I też no, prawdziwy koniarz wie, że koń potrzebuje do towarzystwa kogokolwiek. I często się zdarza, jak ktoś nie ma warunków, aby trzymać dwa konie, że na przykład koń ma za towarzysza kozę, albo owcę, albo kurę, albo papugę. Tak, takie teamy też są znane, gdzie się potrafią te zwierzęta na całe życie zaprzyjaźnić. I potem się okazuje, że na przykład koń na zawody jedzie z owcą obok w koniowozie, bo nie potrafią bez siebie żyć. I nawet teraz u mnie na stajni przyjechał taki koń na rekonwalescencję, ponieważ ja trzymam konie w miejscu z dala od zgiełku, z dala od pól, gdzie nie ma alergii, gdzie płynie strumyk, jest las, jest taki raj koński. Przyjechał koń na leczenie właśnie z zagranicy i przyjechał w towarzystwie kucyka, ponieważ on bez tego kucyka nie wyobraża sobie życia i po prostu musieli przyjechać w duecie na to leczenie, żeby ten koń był w stanie się zrelaksować i dojść do pełni sił. Niesamowite, niewiarygodne, że takie przyjaźnie się tu, ale z papugą to co ta papuga siedzi, nie wiem, na głowie konia i mają ze sobą jakąś relację? Dokładnie tak. Konie nawiązują relacje międzygatunkowe. Konie to nie ludzie, nie mają uprzedzeń i dla konia nie ma znaczenia, tak? Czy ta druga istota jest właśnie w formie kota, czy w formie papugi. No wiadomo, że na zawody papuga jedzie w klatce, tak? Bo tam pewnie odfrunęła. Ale są to przypadki, które mówię, gdzieś w środowisku jeździeckim można często usłyszeć. Najlepszą relacją jest drugi koń. To tutaj nie oszukujmy się, że sobie zastąpimy, bo w tym momencie no, to są dla siebie kumple, którzy są w stanie czy nawet siebie podrapać nawzajem, tak? Czy się razem bawić, ale jak nie ma innej opcji, to taki zamiennik innego zwierzęcia też tutaj wchodzi w grę i świetnie się konie adaptują i mówię, nawiązują przyjaźń na całe życie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Powiedz jeszcze na koniec, jak ty możesz pomóc innym? W jakiej sprawie mogą się do ciebie zgłosić osoby, które na przykład zobaczyły to wideo? Jeśli macie swojego konia, bądź jeździcie konno, to ja was zachęcam do kupienia mojej książki pod tytułem Masaż konia receptą na zdrowie, która jest taką bardzo podstawową książką, jeśli chodzi o problemy koni natury fizycznej, gdzie tak naprawdę przeczytacie, jak sprawdzić, czy wasz koń jest zdrowy, jeśli chodzi o napięcia mięśniowe. Nawet jeśli jeździcie tylko i wyłącznie konno, a nie macie własnego konia, żebyście też mieli świadomość, co się z końmi dzieje w czasie treningu, dlaczego na tej rehabilitacji potrzebują. Ta książka bardzo otwiera oczy osobom, które dopiero zaczynają przygodę z jeździectwem, jak tak naprawdę koń powinien być w ciągu tygodnia trenowany, co powinien mieć zapewnione. Więc to jest, uważam, taka baza dla wszystkich z was, którzy nie interesują się mocno samą rehabilitacją, nigdy nie będą chcieli pracować w zawodzie, ale po prostu chcą wiedzieć. Więc to jest taka podstawa, takie ABC tego, co się z koniem może dziać, jak też odczytać właściwie te sygnały, bo konie pomimo tego, że nie mówią do nas werbalnie, to tak naprawdę pokazują przez swoje zachowanie. Tak? I wszystko to, co koń chce nam przekazać, jesteśmy w stanie odczytać, tylko trzeba znać ten taki trochę koński język, czyli taki, to jest taki trochę tłumacz Google, tak? Translator, gdzie mamy podstawy i wiemy, co dane zachowanie oznacza. Jeśli ktoś z was po obejrzeniu tego filmu zainteresuje się żywo samą tematyką rehabilitacji i chciałby odmienić swoje życie zawodowe, to również może się do mnie zgłosić. W przyszłym roku w styczniu rusza kolejna edycja 10-miesięcznego kursu fizjoterapii koni. Jak najbardziej zapraszam również do kontaktu. Również prowadzimy Fundację Fizjoterapeutów Koni, gdzie jeśli widzielibyście, że potrzeba jakiejś interwencji, jeśli chodzi o konie, czy rehabilitacji, czy leczenia jakiegoś konia, też jesteśmy w stanie czy sami pomóc, czy też doprowadzić do instytucji, które nam w tym temacie pomogą. Bardzo dziękuję, Paulina Puchała. Pozdrawiam serdecznie. No i co? Pozdrawiam z Teraz idziesz jeździć? Dzisiaj w obecnym stroju nie, ale po południu, jak już się przebiorę w kasku, bezpieczeństwo zawsze na pierwszym miejscu, więc jazda nie w wyjściowym kapeluszu, tylko faktycznie
w stroju, który daje bezpieczeństwo, czyli jest kask na głowie, jest kamizelka ochronna, jak najbardziej tak. Bardzo dziękuję, Paulina Puchała była moim i waszym gościem. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Pozdrawiam, do usłyszenia.